Witamy serdecznie. Jesteśmy u kolegi Kłuska Eugeniusza z oddziału Pilchowice, czołowa hodowla rejonu ziemi rybnickiej. Odwiedziliśmy go, żeby zaprezentować jego gołębie. Są to gołębie nieprzeciętne, o bardzo dobrych wynikach lotowych. Za chwileczkę przejdziemy do gołębników, a tutaj pokazujemy, jak jest zorganizowany układ gołębników na posesji u kolegi Eugeniusza. Jesteśmy w przedziale samczyków. Są to samczyki lotowe, dorosłe. Gołębnik jest zorganizowany w dosyć tradycyjny sposób, mianowicie cele lęgowe. Żadnych specjalnych wydziwień nie ma. Mała przedziałka. Bardzo fajnie zorganizowana wentylacja. Mianowicie są wprowadzone kominki wentylacyjne, wypuszczone z tyłu gołębnika. Gołębie są dość spokojne, są po oblocie, jesteśmy po południu. Tak to jest zorganizowane. Hodowla kolegi Kłoska jest oparta w 90% na wynikach samiczek lotowych, natomiast nie było tak zawsze. Zaraz dopytamy samego właściciela, jak to wygląda. Natomiast samce prezentują się tak, są po dwóch lotach. Jak widzimy, wszystkie cele są zasiedlone. Tutaj parę samczyków wyskoczyło na ziemię. Obawy przed nami, ale nie zakłóca to ich spokoju. Są bardzo spokojne, na pewno za parę dni w locie wykażą swoją wartość. Samiczki filmujemy z zewnątrz. Za chwileczkę ostrość pewnie się wyostrzy. Samiczki siedzą na boksach spoczynkowych. Jest kilka cel. Przypuszczam, aby odwierać od siebie samiczki, które mają tendencję do parzenia. To jest, jak to się mówi, podstawa lotowa tego gołębnika. A muszę nadmienić, że siedzą tutaj najlepsze lotniczki rejonu ziemi rybnickiej z zeszłego roku, z lat poprzednich w oddziele. Wiele zwycięszczeń lotów od 100 do 700 km, bo tylko takie lecimy w oddziele. Gołębie różnej barwy, od czerwonej przez niebieskie, nakrapiane. Nie widać barwy płowej, ale może tylko dlatego, że samiczki siedzą przodem, a nie bokiem. Teraz to, na co wszyscy czekali, mianowicie gołębniczek rozpłodowy. Nie jest to duża hodowla. Znajduje się tutaj 10 boksów rozpłodowych plus jeden taki malutki zlokalizowany na dole. To do młodych. Jak tutaj podpowiada właściciel, to jest zorganizowane dla gołębi młodych, żeby mogły się schować ewentualnie przed atakami jakichś agresywnych gołębi dorosłych. Tak wygląda drugi rzut gołębi młodych tutaj u kolegi. Zapewne siedzą między nimi doskonałe asy lotowe. Postaram się, koledzy, aby kilka z tych gołąbków pan Kłosek odstąpił dla was, ale to w dalszej części naszego reportażu. Jak widzimy, gołębnik zorganizowany w dosyć typowy sposób. Gołębie młode w kapitalnym zdrowiu. Zaraz przejdziemy na zewnątrz, bo tutaj do tego gołębniczka jest przystosowana bardzo fajna wolierka, bardzo funkcjonalna. Tutaj za drobnym przeszkleniem już ją widać. Gołębie sobie mogą wychodzić i tam przebywać. Zresztą większość tych gołębi dorosłych tam już wyszła w obawie przed nami. Ja tutaj zaraz poproszę, żeby kolega złapał któregoś gołąbka, pokazał nam skrzydełko od tych młodych, jak wyglądają. Są to takie gołąbki już na mój gust do odsadzania. Muszę nadmienić, że kolega, tak samo jak ja, jest zwolennikiem naturalnego podejścia do hodowli gołębi. Mianowicie na pewno nie są tu nadużywane żadnego rodzaju leki, antybiotyki
czy sztucznego pochodzenia witaminy. Na pewno są minerały, dobra karma, produkty warzywne, owocowe, ziołowe. To jak najbardziej, tym nigdy nie jesteśmy w stanie zaszkodzić. Tutaj mamy z bliska pokazanego jednego gołąbka. No, gołąbki, jak to się mówi, zaczynają podfruwać. Gołębie te wywodzą się na pewno z topowych gołębi rozpłodowych. Tutaj zapytam na przykład o tą samiczkę. Co to za as? Może uda się najechać na oko. No niestety się nam nie wyostrzy przy tym świetle. To jest siostra tej samiczki, najlepszej w rejonie. To jest drugi lotniczki. Pełna siostra drugiej lotniczki w rejonie ziemi rybnickiej. Gołąbek bardzo piękny, teraz znajduje się akurat chyba na swoich trzecich jajkach. Tak jak wspomniałem, jest tu wiele takich okazów. Nie ma tu zbyt wiele miejsca, także przypadkowe gołębie z całą pewnością tutaj się nie znajdują. Tutaj u góry jakaś nakrapiana samiczka, samczyki rozumiem już wyszły nam na zewnątrz, ale zaraz je postaramy się sfilmować. Starości poszło do woliery staruszka. Tutaj kolega podpowiada, może słabo będzie słychać. Samiczka z 12 roku zasłużyła na to, aby znaleźć tutaj miejsce i spędzić emeryturę. Już dostrzegłem numer, jest to pełna siostra chyba jednej z najlepszych samic, jakie były u nas w rejonie, 5843, a córka samiczki 36-36-03 roku, która jak się dowiedziałem jest podstawą tego gołębnika rozpłodowego, dała wiele wybitnych dzieci, sporo z nich to są wnuczęta tej samicy. Znajduje się tutaj na pewno parę jej dzieci, choć są to już wszystko gołębie dosyć wiekowe, ale tak jak mówię, żeby sobie zasłużyć na miejsce w tak niewielkim rozpłodzie, trzeba być gołębiem wybitnym. Tutaj może najedziemy na kilka gołąbków barwy czerwonej albo płowej. Proszę, jest to taki jasno czerwony gołąbek. Jak się domyślam, z samiczki spokrewniony z samiczką 5101, która również jest fenomenalnym lotnikiem. Czerwona samiczka, może tam mieliśmy okazję przyjrzeć jej przedziale samic lotowych. Muszę nadmienić, że kolega Kłosek lotuje wybitnie na lotach 500 km i dalszych. To wszystko wynika z doświadczenia, bardzo dobrze wyselekcjonowanych gołębi oraz odpowiedniego podejścia, karmienia, suplementacji i tak jak cały czas powtarzam wszystkim kolegom, nie przesadzania z tymi wszystkimi środkami chemicznymi, z lekami. O gołębie należy dbać, ale nie wolno im przeszkadzać w tym, aby dobrze lotowały. Gołąb sam z natury poleci, jeżeli będzie miał, jak to się mówi, to coś. Mam nadzieję, że większość z tych gołąbków udało mi się sfilmować. Tak na pierwszy rzut oka mniej więcej w połowie samczyki, samiczki. Tutaj wyjście na wolierkę. Widzimy jakiegoś gołąbka dorosłego, nakrapiany z białymi piórkami. Tutaj kilka starszych samczyków. Bardzo okazałymi naroślami, ale tak jak mówię, no przypadkowo się tutaj na pewno żaden gołąb nie znalazł. Tutaj wcześniej wspomniana wolierka, filmowana od zewnątrz, tutaj nam pouciekały te gołębie dorosłe. No jest to podstawa hodowlana, a wcześniej lotowa, bo tak jak mówię, no kolega nie sprowadza żadnych gołębi tam zagranicznych, a prowadzi raczej twardą selekcję wśród swoich gołębi.
bo to też trzeba powtórzyć, wielokrotnie powtarzać wszystkim kolegom. To nie jest tak, że podejdziemy do hodowli, kupimy gołębia i od razu nam poleci. Asa lotowego trzeba sobie wychować, stworzyć mu odpowiednie warunki i dopiero później wymagać od niego wyników lotowych. Także pierwsze trzeba wymagać od siebie, a później dopiero od gołębi. Tutaj miseczka ze żwirem, grytem. Gołąb, jak każdy ptak, lubi zażyć również suchej kąpieli, także mają do tego możliwość. Jesteśmy teraz w gołębniku gołębi młodych. To jest pierwszy rzut gołębi, które zostały odsadzone. Jak tutaj w międzyczasie dowiedziałem się od kolegi z tych gołąbków, które siedzą w wolierze, no bo innych już tutaj nie ma, gołębie lotowe są dawno oddzielone, byłby w stanie odstąpić 16 z tych gołąbków. Wszystkie to samo, co z pierwszego lęgu. No to jest wszystko to samo, co znajduje się tutaj. Cena, jaką udało się tutaj uzgodnić z kolegą, to 100 zł za gołębia. Proszę, tutaj udało się ładnie najechać z bliska na oczko gołąbka połowego. Gołębie, jak widać, w doskonałym zdrowiu, pewnie zaczynają już dosyć fajnie latać. No widać, że też mają po dwa piórka zrzucone. Jedno, jak widzę, zaczyna im odrastać. Samczyki zaczynają już pierwsze zabawy, gruchają sobie. Tak jak też powtarzam na wielu moich filmach, żadnego przesadnego traktowania gołębi, jeżeli chodzi o higienę, natomiast musi być świeże powietrze. Wiem, że tego na filmie nie pokażemy, ale tutaj wentylacja jest bardzo dobrze rozwiązana. Jak to się mówi, gołębi jest dosyć sporo, gołębnik nie jest zbyt duży, natomiast nie czuć nieprzyjemnego zapachu, powietrze jest świeże, także ta wymiana odbywa się na bieżąco. Postaram się namówić, być może w jakimś kolejnym filmiku u kolegi uda się go namówić na jakieś porady hodowlane bądź lotowe. Natomiast z całą pewnością musi nabrać przekonania i śmiałości. Być może uchyli rąbka tajemnicy kolegom, jak to należy zrobić. Ja wiem tam po wielu rozmowach, że nie ma nic prostszego jak brać udział w lotach, rozmnażać gołębie, które dobrze lecą, a eliminować te, które lecą słabo. Tutaj jeszcze postaram zrobić się... Z tego twojego siwka, nie? Postaram zrobić się zbliżenie. Z tego Austriaka. To jest gołąbek wywodzący się z samiczki 5101. Tam był pokazany taki czerwony, nakrapiany, jeden z tych płowych na rozpłodzie, to jest starsze rodzeństwo. Jak tutaj kolega podpowiada, naparowane było na gołąbka, którego dostał pan Kłosek ode mnie, a wywodził się z gołębi jansenowskich i prangę. Co muszę nadmienić, jest to hodowla, w której na pewno koledzy nie dostaniecie jakiegoś rozbudowanego rodowodu, natomiast na każdej karcie własności, bo tylko to będzie dostępne, z tyłu będzie opisany ojciec i matka tych gołębi oraz jakaś krótka informacja, na jakich lotach te gołębie latają najlepiej, ile ci rodzice uzyskali konkursów. To moim zdaniem jest najistotniejsze.
możemy zajrzeć do karmika. To, co ja też powtarzam cały czas. Młode nie powinny być przekarmiane, bo wtedy na pewno nie będą zdrowe.